Siemaneczko, witam was w kolejnym vlogu na kanale. Zobaczcie, dzisiaj taka akcja trochę nietypowa. Żniwa w październiku. Oj, sorki. Żniwa w październiku. Kosimy grykę. Zobaczcie, tutaj miejscami. No miejscami jest taka, powiem wam, że średnia, a miejscami tam po dołkach to się pokładła. Ale powiem wam, że z plonem, to powiem wam, że no i nie ma rewelacji i też jest, nie jest aż tak źle. Pierwszy rok mamy to, bo to sami widzieliście, że nam żyto wypadło na wiosnę. I to było takie koło ratunkowe trochę, można powiedzieć, nie? Bo na kukurydzę tutaj było już trochę za późno. A też tu jest słabsza ziemia, to pomyśleliśmy, bo to znajomy sieje. Posialiśmy grykę. I powiem wam, że zobaczcie, jak to na przyczepie ładnie wygląda. Myślałem, że to będzie się gorzej mucić. To znaczy kompa nie ma ciężko, ale czy będzie czyste, nie? W miarę jest, no nie wiem. Zobaczcie sami. Jak na grykę, to mi się wydaje, że to jest chyba czyste dość. Zobaczcie. Nie? No takie, nie. Nie za brudne, nie za czyste, nie? Widzicie, tylko został taki paseczek i tam z przodu te dwie działeczki mniejsze. No co ja tu będę dużo gadał, no żniwa w październiku, no nigdy tak jeszcze nie kosiliśmy o tej porze, no ale pogoda, widzicie, elegancka jest. Przymrozki w nocy już są. I też przez to tak słońce świeci w dzień. No tutaj widzicie, tutaj jest bardzo malutka, bo tutaj jest normalnie żywy piach, jak na plaży, jak w Mielnie. No co, idziemy sobie do operatora Bizona. Zobaczymy, jak to z kabiny wygląda. I jeszcze taka mała ciekawostka, trochę śmieszne, bo wjechaliśmy w grykę dzisiaj. Miał objechane chyba trzeci raz jechał. I kombajn zdechnie. Ja pierdziele, Bizon się zapowietrzył, bo jakiś farfocel wlazł. Jakiś tam przewód paliwowy. I trzeba było, już pół godziny było w dupie, nie? Tak, żeby było dawno skoszone. Ale powiem wam, że dość idzie czasowo, nawet ładnie i ten elegancko. A tam zobaczycie w dołku jest, no wyległa się, bo tutaj był RSM na żyto dane, był jakiś tam nawóz i tutaj jak zaorałem, też był vlog, co tam widział, to jak zaoraliśmy, to było zaraz siane bez żadnego nawozu, bez niczego i zobaczcie, jak ona tutaj się pokładła. No niby gryka, cena gryki niby tam koło trójki chodzi nawet. Teraz już nawet nie wiem dokładnie. Zobaczcie, jaka tu jest połamana. Praktycznie magnetami musi po ziemi jechać. Powiem tak, słoneczko jest, warunki są bajunia, luks robota można powiedzieć. Z tyłu z dupki, bo te czerwone, o to są aż takie żywe. O, woda, nie? To z Bizona z dupki leci aż, no można powiedzieć, że taka kiszonka. Jeden byk by się nażarł, a z headera się kurzy. Bo warunki są takie, jakie są. Lepszych nie można sobie wymarzyć. Wiadomo, już godzina 5 czy 6 już będzie rosa szła. Ale tutaj małe pół godzinki i mamy wytrzepane. Zobaczcie, kto się kurzy. Ja pierdzielę. Tak, to leci od razu na ziemię spada, takie ciężkie to jest, nie? Ale się czkarnia aż sobie gwizdze jebana. No, to jest mokre całe wszystko. Kurde. Ale będzie czyszczenia będzie, o Jezus. Pójdę.
Drudy. Ale że wrócił do Żydy. Chłopie. Ajajaj. Zaraz inne życie. Dzisiaj będziemy smakować. Nie, dzisiaj tylko piwko. Ale coś wam powiem. No. Czekaj. No co? Powiadaj. Cicho, bo słup pija. Nie, o się czysto, że słupa nie ma widać. Ja. Cholera. Ty. Coś wam powiem, nie? No co teraz? Niemen ma kurwa jutro rok męki pańskiej! Ja. Ale Marta ci tak, to będzie słyszeć, o Jezu! No jo, czyli jutro blaszana rocznica, rok konserwy jedli! Dokładnie! Dlatego tak się ludzie pytają, czemu tak skapciałem? Bo ci powiem, że z miłości też idzie schudnąć. No jo. Weź sypać na rajo. Ale jak wejdziesz rękę do sieczkarni, nie? To aż wszystkie się przykleja takie mokre. Ja nie chcę widzieć, jak tam kurwa wyglądają te. Cita. Podsiewać. O jest. Nie, cały dzień się otworzy i jak będzie słoneczny dzień, boki wszystkie to wyjście, nie? Kurwa. No tak plon ile tak myślisz? Koło tony? 800. To jest ładnie na gryka, nie? Co? Nie wiem. I się kurzy, zobacz. I to myślisz czyścić? Jo? Ryk bizona w październiku, coś pięknego. Co? Kto sieje gryka leni proso, ten chodzi boso. Jo, a ty chodzisz w tych butach od komunistów. W komunijnych butach. Kurwa. Ale zobacz, teraz nawet musisz się ten ubierać na kompań. A latem to byś musiał na gaciach jeździć. Nie wiadomo ile tutaj tego było dokładnie, nie? Taki dużo kurzy tego takiego jest, nie? No, ale ja bym nie chciał nie chcę robić, bo no nie wiem, no. No, ja. Fajnie, o! Ty jedź dalej, do tego będzie pozbierać. Coś ty, co ty się odjedzie, panie, tak się nie robi. Luks robota, idę tam gałęzie pozbierać, bo tam trochę przy ulicy leży, spadło. No i tak myślę teraz, jak Romeo niech to skosi, tam te dwa kawałki skosimy też. I nagram wam, jak jadę Fertkiem do domu, bo Fertka długo na kanale też nie było. To widzimy się w transporcie. Kadełkę sobie włączymy. Żeby się piwo tu nie wylało, no. Kurde.
tak.